Hejos ludzie, witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Skyrim. Miałam dobiec na miejsce zanim zacznę nagrywać, ale tak z rozpędu zaczynam nagrywać od razu. Tak, o. Okej. Tutaj trzeba iść, tak. W tę stronę. I tutaj należy wejść. Co mi się tutaj ujawi? Pokażę. Nie mam staminy, trzymam shift. Okej. Może chyba w jakąś broń wlazła. Coś mi zaczęło skrzypieć pod stopami. Masz topór i mojego psa. Doskonała. Wróciliśmy, teraz dotrzymaj swojej części umowy. Doskonała robota. Bohater i jego wierny towarzysz odzyskują starożytny artefakt dla księcia. Niemal jak z bajki. Kojarzy mi się ten klawikus. Ale strasznie przykro jest oddawać taką broń, nieprawdaż? Myślę, że dałbym się namówić, bym pozwolił ci ją zachować. Ale tylko jeśli użyjesz topora, by zabić Barbasa. To takie proste. Nie dogadamy się. Weź topór, zabić Barbasa. Psujesz całą zabawę. Chyba będę zmuszony bawić się gdzie indziej. A po powrocie tego szczeniaka odzyskam pełnię sił. Cały świat czeka na mnie. Wiedziałem, że mogę ci ufać. Tak, tak. Pies dostaje pana, pan dostaje kosmiczny topór. Wszyscy są szczęśliwi. Chodź tutaj, kundlu. Nie martw się. Sprawię, że dojrzy światło. Zaufałem tobie, ty zaufaj mnie. A tak lepiej. Łatwo zapomnieć, jak wspaniale jest dysponować niesamowitą mocą, dopóki na kilka lat nie utknie gdzieś w jakiejś jaskini. Szkoda, że twoim nudnym życzeniem było, bym przyjął z powrotem tego kundla. Muszę powiedzieć, że to zupełny brak wyobraźni z twojej strony. Taki brak ambicji należy karać. Może zmienię cię w robaka, a może na kilkadziesięcioleci. No dobrze, bierz swoją nagrodę i skończmy z tym. I tak mam ciekawsze transakcje do przeprowadzenia. Maska klawikusa złośliwego, dokładnie. Najlepszy przyjaciel Dedry. Strój. Maska klawikusa złośliwego. Tylko, że to jest ciężki pancerz. Ceny lepsze o 20%. Plus 10 do retoryki. Regeneracja magii przyspieszona plus 5. To jest... Fajnie to wygląda, ale... Naprawdę bardzo ładnie. Jednakowoż mi się nie przyda. Jest większy pancerz o 10 od mojej maski, ale moja maska jest lekka. To jest ciężki pancerz. Natomiast wszystkie boosty mi się nie przydadzą. Po prostu. Najzwyczajniej w świecie. Zadanie jest przyjemne. Mimo wszystko. Takie... No przyjemne. I tyle. Fajnie je zrobić. Przeskoczy! Wuhu! Łuk, klejnot, złoto. Dobra. Wiecie co? Wrócimy sobie do robienia zadania z gildii zabójców. Jednakowoż zanim to zrobimy, ja pójdę i posprzedaję różne pierdoły i odłożę do skrzyni
pancerz z Gildii Zabójców oraz tę maskę Klawikusa. Czy jak mu tam było. Więc jak się tym wszystkim zajmę, to się z wami spotkam dziś na mieście. Tak, a do tego czasu przerwa. Ja studiuję, witam z powrotem. Wracamy do zagrania w Skyrim. Byłam właśnie niedosytni. Próbowałam się pozbyć wszystkiego, co mi zbędne. Niestety nie udało mi się, ponieważ ludzie mają za mało pieniędzy. Ile ja mam właściwie pieniędzy? 36 tysięcy, jeju. Nie czas na łzy. Lecimy wykonać zlecenie zabójstwa. Nie ma się co opierdzielać. Markart. Idziemy do Markartu. A, w Markarcie jest dość sporo zadań do wykonania, tak w ogóle. Ludziki. Liszczenie w uchu. Tu jest kowal. Chcę mi dobrze wiedzieć. Mogłabym do niego kiedyś zagadać. Nie byłby zły pomysł. Mujri. Co? Poczekam, aż zejdziemy do niej do domu. Fajny wodospad. Przy okazji ogarniemy sobie miasto. Wicemior. Fajnie to miasto wygląda. Poczekamy godzinę, aż wszyscy stąd znikną. W miarę. Gdzie ty jesteś, Murim, Mirium? Nie brałam pieniędzy za moje umiejętności. Zawsze szukałam przygód na własne. Co to było? Piotr jesteś, tak? Czemu tak na mnie patrzysz? Mujri, przybyło Mroczne Bractwo. Mroczne Bractwo? O, rany, naprawdę tu jesteś. A więc czarny sakrament rzeczywiście zadziałał. Oczywiście, a teraz powiedz, czego ci potrzeba. Czego chcę? By Alan Dufont stracił życie. Ma zostać wytropiony i zaszlachtowany jak świnia. Żeby kontynuować, potrzebuję czegoś więcej niż to. Nie wiedziałam o tym, gdy byliśmy razem, ale tak naprawdę Alan jest przywódcą pewnej bandy oprychów, bandytów. Zadekowali się w starych krasnoludzkich ruinach Raldbdar, niedaleko Wichrowego Tronu. To ich baza wypadowa. Idź do tych ruin, znajdź Alana Dufonta i zabij go. Nie dbam o jego znajomków, zrób z nimi co chcesz, ale Alan ma wyzionąć ducha. Tak się stanie. Świetnie. Gdy już zginie, zapłacę. Złotem. Odłożyłam nieco i mam nadzieję, że wystarczy. Ale, no cóż, jeszcze jedna sprawa. Interesuje cię to? Słucham. Jeśli zdołasz, zabij jeszcze jedną osobę. Nie musisz, bo tego nie ma w umowie. Ale jeśli ci się uda, zapłacę nawet więcej. Chodzi o Nilsin, łamaczkę tarczy z Wichrowego Tronu. Jeśli Nilsin także straci życie, porządnie cię wynagrodzę. Opowiedz mi wszystko. Dlaczego chcesz śmierci Alaina? Udałam się do Wichrowego Tronu, by spotkać się z łamaczami tarcz, moimi starymi, bliskimi przyjaciółmi, z którymi dzieliłam żałobę. Niedawno zamordowano Frigę. Spotkałam Alana w gospodzie, gdy zalewałam smutki. Był przystojny i czarujący. Mówił do mnie: piękna Lilio z mych snów. Alan sprawił, że już nie cierpiałam, ale to wszystko były kłamstwa. Wykorzystał mnie, zniszczył moje dobre imię oraz przyjaźń z łamaczami tarcz. Wiesz, czemu Alan był w Wichrowym Tronie? Dowiedział się o morderstwie Frigi.
więc postanowił zaprzyjaźnić się z rodziną i gdy byli pogrążeni w żałobie, obrobić ich do czysta. Alan wykorzystał mnie, by dostać się do kręgu moich przyjaciół. Teraz wszyscy myślą, że jestem jakimś potworem. Alan Dufont odebrał mi życie. Teraz ja odpłacę mu tym samym. A Nilsine? Była maczka tarcz? Dlaczego musi umrzeć? Nie rozumiesz? Byłam dla Tovy jak córka. Siostra Nilsin i Frigi. Rodzina nie chce jednak uwierzyć w moją niewinność. Bez względu na to, co mówię. Nie mogą zrozumieć, że zostałam wykorzystana? Że ja także opłakiwałam Frigę? Nie. Zostałam potraktowana jak śmieć i odrzucona. Może wraz ze śmiercią Nilsin Tova zda sobie wreszcie sprawę, co straciła. Może wtedy dojrzy, że byłam dla niej córką tak samo jak pozostałe. A jeśli nie, to niech utonie we własnych łzach. Ta śmierć Nilsin jest troszkę bezsensowna, ale dobra. Coś jeszcze? Chciałam sama zabić Alana. Nilsin też. Jednak zabrakło mi odwagi. Uważyłam nawet specjalną truciznę. Wyciąg z lotosu. Może ci się przyda. Po prostu pokryj nią broń, a potem... No wiesz. Okej. Jeszcze im wszystkim pokażę. Ta. W pęknieniu miało miejsce morderstwo. Chodzi o staruszkę, która prowadziła sierociniec. Biedne dzieci muszą być zrozpaczone. Były szczęśliwe, jak zabiłam tą staruszkę. Więc dobra, idziemy. Gdzie idziemy? Tutaj jest Alan Dufont. A tutaj jest zabił Nilsin łamaczkę tarcz. Czy chce zabić Nilsin? Zabijanie jej jest trochę bez sensu, więc po prostu zabijemy Alana Dufonta. I tyle. Nie będę zabijać Nilsin. Ponieważ o ile mogłabym dostać im więcej złota, to tego złota w obecnej chwili nie potrzebuję i dlatego uważam śmierć, że jeśli nie muszę koniecznie zabijać Nilsin, to tego po prostu nie zrobię. Chyba nie tu, tylko troszkę bardziej tutaj. Tak mi się przynajmniej wydaje. Za tą górą. Spróbujmy się tam dostać. Ja tutaj chyba byłam i walczyłam z tymi ziutami. W ogóle wyczyściłam całe to miejsce. Gra mi nie pozwoli się tam tak łatwo dostać, tak? Po skale, jak górska kozica. Piękny księżyc. Czy tędy mi się uda tam wejść? Też jest jakiś sposób? Okej. Dobra. Jesteśmy coraz bliżej naszego celu. Tylko to się liczy. Po skałach, po górach. Naciskam szpację, naciskam dokładnie. Okej. Wiecie co? Bo to mi chwilę zajmie, więc może do was wrócę, jak ja tam dojdę. Więc zaraz wracam. Okej, ludzie, bo chyba jestem na miejscu. Tak mi się przynajmniej wydaje. No kurwa. Okej. Trafiony jest zdjęty. Tak, bo dokładnie tutaj jest wejście. Kri!
Umrzesz? Nie umrze. Lidia, bym bardzo chciała, żebyś ty tutaj zeszła na dół i ściągnęła jego uwagę na siebie, wiesz? Tak. Dziękuję, że mi chociaż dałaś trochę dendrycznych strzał. Doceniam to? Brakowało mi takich podróży. Przemierzanie. Złoto. A Irin okay. Zawsze sprawiało, że serce szybciej. Zgarniesz mi tą strzałę? Nie. Ale i tak on je miał. Jedną przynajmniej. Zawsze lepsze niż nic. F4. Więc wchodzimy. Lard Butcht, coś tam. I ogarniamy. Mamy zabić Alana, tak? Nie trzeba było tu przyłazić. Pięknie. Idealna współpraca. Dobra. F4. Niezły sposób na gotowanie. Powiem wam szczerze. Cieszy mnie to. Nawet nie wiesz jak bardzo. Okej. Teraz ty. Powinnam częściej mówić. Okej. Czyż teraz nie jest bardziej... Chyba... Ten to krik cały sprawia, że przeciwnicy są bardziej po prostu podatni na ataki. Że ich pancerz po prostu słabnie i łatwiej ich zabić. Najzwyczajniej w świecie. Ja tego nie dostrzegam. Się wygiął. Facek. Sztabka żelaza, wytrych, złoto. Krasnoludzkie strzały. Dość dużo ich miała. Jestem, szczerze mówiąc, bardzo zadowolona z tego powodu. Stąd nie chcę nic, tu jest coś nie... F4. Otwórzmy bramę. Oczywiście łamiąc najpierw wytrych. Bo czemu by nie? Okej. Okay. To mi chwilę zajmie. Tutaj nie. Trzeba znaleźć punkt zaczepienia. Czy jest gdzieś na środku? No właśnie. U szczytu. Kurwa. Kurwa. Troszkę w ten sposób? No proszę bardzo. Jak ładnie. I zanim polecimy sobie dalej, w tym miejscu podziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie!